Za nami ferie zimowe w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. W tym roku dzieci i młodzież nie zaznała nudy. Pierwsze dni ferii spędzono na sportowo. Dzieci nauczyły się tańczyć belgijkę. Nie zabrakło rywalizacji sportowych. W trzeci dzień ferii odbyła się wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie. Bal przebierańców to jedna z większych atrakcji zorganizowanych dla najmłodszych. Każdy uczestnik z okazji balu karnawałowego mógł przebrać się za kogo tylko chciał. W drugim tygodniu ferii odbyły się warsztaty perkusyjne, akwarelowe i ceramiczne. To są warsztaty kreatywne, gdzie dzieci według swojego pomysłu tworzą własną pracę. Ja im w tym oczywiście pomagam. W pierwszym dniu dzieci lepią te prace, w kolejnych dniach malują je angobami, czyli to jest taka biała glinka z dodatkiem pigmentu. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci mogły wykazać się wielką kreatywnością. Muszę wyciąć dokładny skrzał, a potem przykleić go tu ogon z tyłu. Dlaczego zdecydowałeś się wybrać na te warsztaty? Bo są takie fajne, fajnie się lepi z gliny. Brałaś może udział w innych warsztatach? Warsztatach śpiewania. Glina jest cudownym materiałem, który umożliwia stworzenie przede wszystkim niepowtarzalnej rzeczy według swojego pomysłu i też trwałej w porównaniu jednak z plasteliną i z modeliną. Uczy cierpliwości, skupienia, wytrwałości i takiej pokory, bo też nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Natomiast przy odrobinie pomocy i cierpliwości wszystko się udaje. Tegoroczne ferie zimowe zorganizowane przez MDEK w Oleśnie pozwoliły przeżyć niesamowite chwile, dzięki którym dzieci wypoczęły przed powrotem do szkoły.